Pojęcie superfoods pojawia się w przestrzeni publicznej coraz częściej. Wiele osób kojarzy je nie tylko ze zdrowym i pożywnym jedzeniem, ale również z bardzo wygórowaną ceną. Wśród tego rodzaju pożywienia wymienia się m.in. jagody goji, a także nasiona chia czy komosę ryżową. Wymienione produkty spożywcze są stosunkowo drogie, ale cieszą się dużym i stale rosnącym zainteresowaniem wśród kupujących. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Superfoods to pojęcie, pod którym kryje się tak zwana zdrowa żywność. Nie ma jasno określonej definicji naukowej, a jest raczej terminem marketingowym. W coraz szerszej ofercie sklepów pojawiają się m.in. wymienione powyżej nasiona chia, które nierozerwalnie kojarzą się ze zdrowiem i witalnością. W związku z wysoką ceną warto jednak zastanowić się nad tańszymi zamiennikami, które łączą w sobie korzyści zdrowej żywności oraz przystępną cenę. Oferta sprzedaży stacjonarnej i internetowej jest szeroka i stale się powiększa. W większości godnych polecenia sklepów spożywczych znajdują się wydzielone regały, na których znaleźć można szeroki asortyment tak zwanych zdrowych produktów spożywczych. Poza tym tworzone są sklepy tematyczne, w której znajdują się wyłącznie produkty przyjazne zdrowiu. To coraz bardziej popularne hasło marketingowe odnosi się przede wszystkim do produktów spożywczych, w przypadku których zawartość składników prozdrowotnych jest bardzo wysoka. Wśród wielu korzystnych dla dobrostanu organizmu składników wymienia się m.in. antyoksydanty, a także błonnik pokarmowy, witaminy, kwasy omega-3 oraz makroelementy i mikroelementy. W przypadku pokarmów określanych jako super jedzenie wysoka zawartość dobroczynnych składników znajduje się nawet w ich niewielkiej porcji. Termin superfoods został użyty po raz pierwszy już na początku XX wieku. Pojęcie to zostało wykorzystane podczas promocji bananów przez firmę United Fruit Company. To chwytliwe hasło reklamowe miało podkreślić prozdrowotne właściwości owoców oraz zwiększać dochody ze sprzedaży tych produktów. Wraz z upływem czasu zakres, który obejmował ten termin reklamowy, stale się powiększał. Obecnie pod pojęciem superfoods rozumie się nie tylko owoce, w tym wspominane banany, ale również warzywa, orzechy, a także zboża. Wszystkie te produkty spożywcze łączy wysoka jakość oraz dobroczynny wpływ na zdrowie. Prozdrowotne wyroby spożywcze produkowane są z należytą uwagą oraz najwyższą starannością. Producenci starają się dostarczyć konsumentowi żywność, która zawiera wysoką zawartość witamin i składników odżywczych. Znaczenie w tym wypadku nie tylko sam proces produkcji żywności, ale również warunki jej transportu i przechowywania. Wybrane z wysokogatunkowych produktów spożywczych cechują się stosunkowo krótką datą ważności i muszą być dostarczane do punktów sprzedaży możliwie szybko. Koszty związane z koniecznością zachowania unikalnych warunków produkcji, transportu i magazynowania przekładają się w wielu wypadkach na wysoką cenę produktu końcowego. Termin superfoods jest bardzo szeroki. Wśród wysokogatunkowych produktów bogatych w liczne witaminy i substancje odżywcze wyróżnić można nie tylko modne nasiona chia, ale również owoce i warzywa rodzime. Wysokie wartości odżywcze cechują również wybrane zboża, a także orzechy. Problemem wielu krajowych produktów spożywczych jest jednak ich niewystarczająca promocja. Termin ten określa nie tylko dobrej jakości żywność, ale również wiąże się z modą na bycie fit i eko. Wśród popularnych produktów spożywczych, które są chętnie wybierane przez zwolenników zdrowego odżywiania się, zdecydowanie króluje jarmuż. Roślina zyskała sławę niemal 20 lat temu, kiedy to w jednym z kanałów telewizyjnych znana amerykańska aktorka podkreślała jej walory smakowe oraz dobroczynny wpływ na zdrowie i nieskazitelny wygląd skóry. Kilka lat później powstało w Stanach Zjednoczonych Ameryki stowarzyszenie, którego celem była promocja jarmużu. Podejmowano coraz szersze działania marketingowe, które miały popularyzować warzywo oraz zwiększać jego sprzedaż. W ramach promocji jarmużu zaczęto prowadzić nawet lobby, którego celem było wprowadzenie jarmużu do coraz większej liczby książek kulinarnych. W krótkim czasie zaczęły powstawać przepisy, które ułatwiały przygotowywanie chipsów i koktajli w szybki i wygodny sposób. Swoista moda na to zielone warzywo przybyła również do Polski.
W kraju już od kilku lat coraz bardziej popularne stają się przepisy na dania z jarmużem, który króluje w restauracjach oraz menu oferowanym przez catering dietetyczny. Popularność jarmużu jest w pełni uzasadniona. Warzywo zawiera duże ilości witamin, w tym witaminy K, A oraz C. Poza tym jest ono bogate w substancje odżywcze, które korzystnie wpływają na dobrostan organizmu. Jarmuż jest cennym źródłem błonnika pokarmowego oraz antyoksydantów. Codzienną dietę warto wzbogacić również o inne zielone liście, w tym choćby szpinak. Warzywa o ciemnozielonych liściach są bogate w drogocenne dla zdrowia wartości odżywcze oraz mogą być spożywane na surowo lub po wstępnej obróbce cieplnej. Nasiona chia cieszą się bardzo dużą i stale rosnącą popularnością. Ich swoisty debiut kulinarny związany jest z wydaną w 2009 roku książką McDougalla Born to Run. W książce tej autor opisał zwyczaje żyjących w Meksyku Indian, którzy cechują się nieprzeciętnym zdrowiem i niezwykłymi osiągnięciami związanymi z biegami na długie dystanse. Ludzie ci dość często sięgają po tradycyjny napój, który przygotowywany jest z wody, soku z cytryny, syropu klonowego lub miodu oraz nasion chia. Wraz z popularyzacją nasion chia wspomniany napój zyskał sławę nie tylko wśród biegaczy, ale również innych sportowców oraz osób, które pragną odżywiać się i żyć zdrowo. Nasiona chia są bogate w składniki odżywcze. Są one bowiem cennym źródłem kwasów omega-3, które oddziałują przeciwzapalnie. W składzie nasion znaleźć można błonnik, który pozytywnie oddziałuje na układ pokarmowy, w tym prawidłową pracę jelit, a także białko i antyoksydanty. Warto dodać, że modne obecnie trendy związane z dbaniem o zdrowie i urodę wiążą się nierozerwalnie z kierunkiem wyznaczanym przez tak zwany anti-aging. W tym wypadku ważną rolę odgrywa zegar biologiczny oraz przemiany prowadzące do powstania wolnych rodników. Sprzymierzeńcami w walce o młody wygląd są antyoksydanty, które neutralizują negatywny wpływ wolnych rodników na zdrowie i wygląd ciała, w tym stan skóry. Wolne rodniki to niesparowane elektrony, które są reaktywne i wykazują silne działanie utleniające. Prowadzą one do uszkodzenia struktury DNA białek oraz lipidów. Kumulacja tego rodzaju niekorzystnych zjawisk prowadzi do starzenia się organizmu oraz rozwoju chorób, w tym choćby cukrzycy czy zmian nowotworowych. Naturalnie powstające w organizmie wolne rodniki mogą być neutralizowane przez antyoksydanty. Ich nadmiar prowadzi jednak do tak zwanego stresu oksydacyjnego oraz nasilenia się procesów starzenia. Do kumulacji tego rodzaju niekorzystnych zjawisk dochodzi na skutek niskiej aktywności fizycznej, spożywania alkoholu, palenia papierosów, nadmiernej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe i zanieczyszczenie środowiska. Tego rodzaju zmiany nasila również stres i brak odpoczynku. Antyoksydanty to szeroka grupa produktów, które mają pochodzenie roślinne. Wśród nich wymienia się choćby polifenole, karotenoidy, kwasy organiczne, witaminy i wybrane pierwiastki, w tym cynk, selen, miedź i mangan. Antyoksydanty mają różną zdolność związaną z możliwością neutralizowania wolnych rodników. Cechuje je odmienny potencjał antyoksydacyjny, a zdolność pochłania reaktywnych form tlenu określa skala ORAC. Najwyższe pozycje na liście oraz zajmują przyprawy, zioła, warzywa, owoce, orzechy, nasiona i rośliny strączkowe. Wśród godnych polecenia produktów, których spożywanie ma dobroczynny wpływ na zdrowie, wymienia się brokuły, czerwoną fasolę, borówkę amerykańską, imbir, cynamon oraz właśnie nasiona chia. Nasiona te są nie tylko atrakcyjne z uwagi na wysokie walory odżywcze, ale również ze względu na zdolność do żelowania płynów. Takie właściwości nasion sprawiają, że desery oraz inne dania przygotowywane z użyciem nasion chia prezentują się wyjątkowo dobrze. W sprzedaży dostępna jest również tańsza alternatywa dla stosunkowo drogich nasion chia. Osoby pragnące zadbać o swoje zdrowie powinny sięgać po siemię lniane, które znajduje zastosowanie praktycznie w każdej kuchni. Komosa ryżowa to roślina, która uprawiana jest w Ameryce Południowej. Znana była ona już za czasów Inków, którzy doceniali jej unikalne właściwości. Komosa ryżowa zdecydowanie wyróżnia się na tle innych kasz, ponieważ jest ona bogata w żelazo, wapń, magnez oraz białko. W 100 gramach produktu znajduje się około 10 mg żelaza, 60 mg wapnia, 300 mg magnezu oraz 15 białka. Wartości te zdecydowanie przewyższają liczby, które są podawane w przypadku powszechnie stosowanej kaszy gryczanej, jaglanej czy jęczmiennej.
Nie można jednak zapominać o tym, że cena kołmołzi ryżowej jest bardzo wygórowana. Jej zalety doceniają jednak nie tylko osoby pragnące zadbać o swój młody wygląd, ale również pacjenci borykający się z problemem cukrzycy lub insulinooporności. Komosa to produkt spożywczy, który cechuje niski indeks glikemiczny. Obfituje ona również w antyoksydanty i może być stosowana w przypadku dań słodkich i wytrawnych. Komosa jest również wykorzystywana przez firmy zajmujące się cateringiem dietetycznym, które oferują posiłki smaczne, pożywne i zdrowe. Wymienione powyżej produkty obfitują w cenne składniki odżywcze, ale są stosunkowo drogie. Warto zatem sięgać po dość tanie superfoods, które stanowią ciekawą alternatywę dla modnych pozycji na liście zdrowych produktów spożywczych. W sprzedaży znaleźć bowiem można różnorodne gatunki roślin, które są przyjazne nie tylko dla zdrowia, ale również dla portfela. Na szczególną uwagę w tym wypadku zasługuje czosnek. Czosnek posiada wspaniałe właściwości prozdrowotne. Jest on znany przede wszystkim jako produkt, który działa przeciwbakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo. Duża dawka zdrowia znajduje się już w pojedynczym ząbku czosnku. Regularne spożywanie tego niezwykłego warzywa pomaga regulować prawidłowy poziom tłuszczów i wpływa na poprawę wyniku lipidogramu. Czosnek obniża poziom cholesterolu we krwi i ogranicza ryzyko związane z chorobami układu krążenia. Cena pojedynczej główki czosnku nie jest wygórowana, a warzywo z powodzeniem może być składnikiem wielu dań. Pojedyncze ząbki czosnku mogą być spożywane na surowo, jak i po uprzednim ugotowaniu, upieczeniu oraz usmażeniu. Oczywiście najwięcej składników odżywczych znajduje się w surowym produkcie oraz poddanym jedynie krótkotrwałej obróbce termicznej. Jabłka to owoce, które są cennym źródłem błonnika pokarmowego. W jabłkach znajdują się również antyoksydanty oraz witaminy. Cechy te sprawiają, że jabłka zdecydowanie mogą być zaliczane do produktów, których spożywanie, korzystanie wpływa na zdrowie. Jabłko to przekąska, która może być spożywana niemal w każdym miejscu, a tym w szkole, w pracy i w domu. Jabłko przed spożyciem należy starannie umyć, ponieważ na skórce mogą znajdować się pozostałości szkodliwych dla zdrowia pestycydów. Jabłka należy spożywać ze skórką, ponieważ bezpośrednio pod jej powierzchnią znajdują się najcenniejsze składniki odżywcze. Zielona herbata to znane i cenione źródło antyoksydantów, które skutecznie opóźniają procesy starzenia się oraz wykazują silnie przeciwnowotworowe działanie. Zielona herbata zaliczana jest również do tzw. substancji termogenicznych, które przyspieszają przemianę materii. Może być spożywana codziennie przez osoby w każdym wieku. Warto jednak podczas jej przygotowywania zadbać o odpowiednią temperaturę wody, ponieważ wrzątek wpływa na pogorszenie jakości herbaty, która traci szereg swoich prozdrowotnych właściwości. Aronia to kolejny z produktów, po które zdecydowanie warto sięgać. Owoce aronii mają cierpki smak, ale są niezwykle cennym źródłem antyoksydantów. Regularne spożywanie owoców lub przetworów wpływa na ograniczenie stanów zapalnych oraz wsparcie układu odpornościowego. Poza tym owoc pomaga zachować młody wygląd skóry oraz zdrowie. Owoce aronii znajdują szerokie zastosowanie w kuchni, ponieważ mogą stanowić składniki deserów, koktajli oraz soków. Buraki to produkty spożywcze, po które warto sięgać. Mogą być one spożywane w formie zupy, soku, carpaccio, a nawet w cieście. Intensywny czerwony kolor buraków związany jest z obecnością dużej ilości antyoksydantów, które, jak wielokrotnie wspomniano powyżej, są niezwykle cenne dla zdrowia. Po sok z buraków mogą i powinni sięgać sportowcy, ponieważ jest on cennym źródłem azotanu. W organizmie dochodzi do procesów, w wyniku których powstaje tlenek azotu. Tlenek wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz lepsze odżywienie mięśni w trakcie wysiłku. Tego rodzaju naturalny doping jest zatem niezwykle pożądany. Spożywanie soku z buraków przyczynia się w tym wypadku nie tylko do poprawy osiąganych przez sportowca wyników, ale również wpływa na młody wygląd i dobrostan organizmu. W szerokiej ofercie sprzedaży stacjonarnej i internetowej dostępne są różnorodne produkty spożywcze, które cechują się odmienną ceną i smakiem. Podczas wyboru konkretnych owoców, warzyw i nasion warto kierować się własnymi preferencjami i potrzebami. Ciekawą propozycją jest również skorzystanie z oferty firmy cateringowej.
Godne polecenia podmioty oferują swoim klientom produkty cechujące się wysoką jakością oraz nieprzeciętnymi walorami smakowymi. Dania tego rodzaju są zróżnicowane i mogą być precyzyjnie dopasowane do potrzeb danej osoby. W tym wypadku konieczne jest określenie m.in. płci i zapotrzebowania kalorycznego. Osoby preferujące samodzielne przygotowanie posiłków w domowym zaciszu mogą sięgać po nasiona i orzechy, które mogą stanowić dodatek do codziennych dań. Nie można również zapominać o zdrowych przekąskach, w tym popularnym i zdrowym jabłku, które jest swoistą bombą witaminową. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!